Witam Państwa. Przedmiotem dzisiejszego spotkania będzie przedstawienie oferty działu marketingu i reklamy wydawnictwa Astrum dotyczącej wykorzystania książki tematycznej jako nośnika reklamy firmy, produktu, jako wizytówki szefa firmy, prezesa, zarządu. Wychodząc naprzeciw wielu branżom, branży farmaceutycznej, branży spożywczej czy innym, stwierdziliśmy, że i obserwujemy to też na rynku reklamy, że zamiast pojedynczych ulotek warto zainwestować w taką wizytówkę, jaką jest tematyczna książka. Co to znaczy warto zainwestować w książkę tematyczną? Przykładem może być tutaj firma Lekam, która nam zaufała i dla której przygotowaliśmy książkę pod tytułem Zdrowe oczy, gdzie firma pokazuje swój nowoczesny produkt bioluteinę w opakowaniu. W środku znajduje się rozdział króciuteńki opisujący zarówno czym jest bioluteina, wykorzystanie tejże bioluteiny oraz kilka zdań na temat samej firmy i koncepcji po prostu prowadzenia jej produktów, parafarmaceutyków, suplementów diety. Wydaje mi się, że w dzisiejszym czasie, kiedy wydawało się, że tylko reklama telewizyjna odnosi sukces, a potem w miałkości tych reklam, w powodzi tych reklam, rzeczywiste wartości produktu gdzieś się gubią, a sama reklama telewizyjna i radiowa nie przynosi spodziewanych efektów, na całym świecie, na Zachodzie, i właśnie my to teraz, wydawnictwo Astrum proponuje, zwrócono się z powrotem do książki zarówno w formie tradycyjnej, jak i w formie książki elektronicznej, by stworzyć książkę tematyczną, produkt, który można sobie położyć na półce, który leży obok nas, który można wręczyć swojemu kontrahentowi jako prezent, można zapakować dodatkowo jeszcze jakiś wzornik, na przykład właśnie opakowanie bioluteiny i w ten sposób na pewno reklama tego produktu, czy pokazanie tego produktu, bo książka jest produktem o niezwykłym prestiżu. To jest książka, jest produktem, którego się na pewno nie wyrzuca. Nie jest to żadna forma katalogu. Książka to jest pewien przedział wiedzy na określony temat. Tutaj jest na temat właśnie dbałości o oczy, czy zdrowych oczu. Ale takich książek, które myśmy zrobili, na przykład przede wszystkim włosy, książki dotyczące wykorzystania tłuszczów, szczególnie lekkich, wykorzystania aloesu, wykorzystania niektórych produktów spożywczych, czy najważniejsza nasza ciesząca się olbrzymim powodzeniem książka Kuchnia diabetyków, w której opisujemy parafarmaceutyki, które wspomagają wydzielanie insuliny, czy po prostu poprawiają działanie trzustki. Tego typu wszystkie książki to nie są przecież katalogi, to nie są żadne ulotki, to nie są żadne materiały reklamowe. To jest profesjonalna książka na określony temat, która prezentuje pewien produkt, wybrany produkt bardziej i eksponuje go, opisując jego działanie, opisując czynniki bioaktywne występujące w tym produkcie. Taka książka, tak jak wspomniałem, jak dowodzą badania, dzięki swojemu prestiżowi, klienci szybko dowiadują się o firmie, szybko dowiadują się o produkcie, szybko mogą zareagować, czyli napisać do firmy produkującej określony medykament, czy określony produkt spożywczy, czy z jeszcze innej półki. I w ten sposób po prostu następuje to głębokie wykorzystanie książki tematycznej jako nośnika reklamy produktu. Czy takie działania wykorzystania książki jako nośnika reklamy produktu czy firmy są drogie? Oczywiście, że w porównaniu z efektami podnoszącymi tę sprzedaż tych produktów, to można powiedzieć, że są
znikome, bo książka wbrew pozorom w przygotowaniu i w produkcji nie jest najdroższym produktem. Na pewno nie jest, ma się nijak do kosztów reklamy telewizyjnej czy ogólnopolskiej radiowej, a przecież taka książka też dociera i do Zakopanego, i do Sopotu, i w całej Polsce, i można po prostu cieszyć, i można po prostu tutaj swojego kontrahenta jak gdyby ucieszyć fantastycznym marketingowym produktem. Jesteśmy wielce zainteresowani firmami z każdej branży, szczególnie tutaj kładziemy nacisk na branże spożywcze, na branże farmaceutyczne, na branże produkujące wszelkiego typu suplementy, diet, na branże kulinarne i inne, które zainteresowane są po prostu pokazaniem zarówno swoich produktów, zrobieniem i napisaniem książki tematycznej, które są zainteresowane, aby właśnie promować się poprzez książkę jako nośnik reklamy właśnie. I myślę, że obopólne korzyści są tutaj niewątpliwe, podnoszące sprzedaż produktu, a też budujące wizerunek i markę firmy. Zapraszamy do współpracy.